Czy zdarzyło wam się, że przez wiele, wiele lat robiliście coś źle, nawet o tym nie wiedząc? Mi się zdarzyło. Generalnie, jeżeli chce się wykonywać zawód adwokata, oprócz studiów, aplikacji, trzeba jeszcze założyć własną działalność gospodarczą. Zanim rozwinę swoją myśl, opowiem wam taką anegdotkę z moich studiów, na których jeden z sędziów Sądu Najwyższego prowadził u nas wykłady, to był profesor Tadeusz Wiśniewski. Nagle stwierdził, że no słuchajcie państwo, powiem wam tak, to, że ktoś kończy studia prawnicze, to, że ktoś ma magistra prawa, to nie znaczy wcale, że jest prawnikiem. Say what? Pan profesor generalnie nas troszeczkę zszokował. W tamtym czasie, już gdzieś kiedyś wspominałem w którymś filmie, że byłem bardzo, bardzo, bardzo mocno po prostu skoncentrowany na tym, żeby zostać prawnikiem, więc to było takie troszeczkę surrealistyczne, żeby na czwartym czy piątym roku profesor prawa powiedział, że jak będziesz magistrem prawa, to wcale nie oznacza, że będziesz prawnikiem. Oczywiście chodziło głównie o to, że bycie prawnikiem to jest sposób myślenia, a nie tylko i wyłącznie tytuły. Myślę, że spokojnie mogę się z panem profesorem po tych wszystkich latach zgodzić. Uważam, że po prostu bycie prawnikiem to sposób myślenia, sposób obserwowania rzeczywistości, sposób interpretowania rzeczywistości. Natomiast taki zadowolony z siebie prawnik, kiedy już jakby bardzo mocno skoncentruje się na tej myśli, żeby zyskać te sznyty, żeby wejść do tego elitarnego grona, zaraz potem wpada w kolejną pułapkę, pewnej bym powiedział iluzji. Wychodząc z jednej pułapki, wpadamy tak naprawdę w drugą, bo okazuje się nagle, że zaraz po studiach i aplikacji trzeba jednak założyć działalność gospodarczą. Tak? Stajemy się, no było nie było, w oczach prawa pełnokrwistymi przedsiębiorcami. To, co się dzieje po studiach i aplikacji adwokackiej, na to po prostu te kursy, te oba kursy, pomijając całą tą propagandę sukcesu, która je otacza, w ogóle nie przygotowuje. Ta zasada, o której pan profesor wspomniał, ma również właśnie zastosowanie, jest taka pełna analogia, bym powiedział, do tego, jak się można, że tak powiem, bardzo zdziwić niemiło, kiedy zyskujemy pewien tytuł, tak? Tak jak mówiłem o tym magistrze prawa, który niekoniecznie oznacza to, że jesteśmy mentalnym prawnikiem, tak samo się dzieje właśnie w przypadku przedsiębiorcy. To, że w oczach prawa jesteśmy zdefiniowani jako przedsiębiorcy, bo założyliśmy działalność, bo widniejemy w CEDIG-u, wcale nie oznacza, że stajemy się tymi przedsiębiorcami. Studia prawnicze, tak jak pewnie jeszcze kilka innych kierunków, które kształcą wysokiej jakości specjalistów, w żaden sposób nie przygotowują nikogo do tego, żeby wejść na rynek jako jednostka gotowa do tego, żeby konkurować. Więc wielu prawników musi się stać przedsiębiorcami tak naprawdę kompletnie nic o tym nie wiedząc. I oczywiście na początku pozornie może się taka idea podobać, czy to adwokatom, tak, czy ale wszystkim osobom, które idą na tak zwane samozatrudnienie. Bo ta idea tej wolności bycia panem samego siebie i robienia, co mi się w ogóle podoba, jest absolutnie iluzoryczna. Zawód adwokata ma wpisane w swoją definicję coś takiego właśnie jak niezależność, wolność, wolność od wpływów, tak, tego typu historie, stąd też się biorą różne konflikty na tle tego, czy adwokaci, czy mogliby świadczyć swoje usługi na zasadzie stosunku pracy. To o tym wspomnę w dalszej części wideo. Zabrzmi to troszeczkę ironicznie, ale adwokaci są zmuszeni do tego, żeby prowadzić swoją działalność gospodarczą. Zakładanie na dzień dobry działalności gospodarczej, która sprowadza się do tego, że czekamy na klientów, którzy przyjdą i ewentualnie będą chcieli skorzystać z naszych usług, jest w pewnym sensie pułapką i kręceniem bata na samego siebie. Wchodzący do zawodu w tym momencie ma tylko i wyłącznie jedną rzecz w głowie. Chce mieć klientów i chce mieć możliwość wykorzystania swojej specjalistycznej wiedzy, żeby pomagać tym klientom. W tej filozofii nie ma za wiele z bycia takim pełnokrwistym przedsiębiorcą. Ostatecznie 99% wysiłków takiego młodego adwokata czy radcy prawnego sprowadza się do świadczenia pomocy prawnej, czyli po prostu rzeźbienia w tych papierach i pomagania klientom i wymyślania jakichś koncepcji, szukania rozwiązań, czytania ustaw, czytania orzeczeń. Kompletne, przepraszam wszystkich wegan, mięso, jeżeli chodzi o pracę. Biega się po sądach, pisze się od rana do wieczora jakiś tam młyn, więc takiego stricte miejsca na rozwój firmy naprawdę jest niewiele i niewiele osób też się tego podejmuje. Przerywamy program. Jeżeli podoba ci się to, co właśnie oglądasz, zasubskrybuj ten kanał, zostaw lajka, wpadaj częściej.
ja coś takiego jak marketing, social media, jakiekolwiek próby komunikowania się na zewnątrz w pewnym sensie wyśmiewałem. Był czas, w którym uważałem, że to jest zupełnie niepotrzebne, że najważniejsze w życiu prawnika to jest to, żeby robić zadania, żeby robić żeby pisać pisma, żeby chodzić do sądu. Tylko to mnie interesowało. Ja się na nic nie wracałem. Rzeczywiście ja nie miałem za dużo czasu, bo zajmowałem się głównie prowadzeniem tych wszystkich różnych spraw, ale co się stanie, kiedy tych spraw zabraknie? Tak w moim przypadku minęło kilka lat. Pracowało nam się, nazwijmy to dobrze, było bardzo intensywnie, było dużo pracy. Ale jak było dużo pracy, to oznaczało, że robimy coś dobrego. Aż do momentu, w którym człowiek zatrzymuje się na chwilę i zadaje sobie pytanie, czy ja w tej chwili jestem przedsiębiorcą. Tak, co jeżeli się cały czas po prostu grzebie w aktach, nie ma absolutnie mowy o tym, albo że kiedy jest się zależnym od jakiejś tam grupy klientów, trudno mówić o tym, że jest się niezależnym, wolnym i też trudno mówić tak naprawdę o tym, że się o sobie samym decyduje. Uwierało mnie to poczucie, że w tym, co robię, nie ma absolutnie żadnego grama przedsiębiorczości. W naszej kancelarii wstępnie Stankiewicz było nas zawsze dwóch, tak? Cały pomysł i geneza kancelarii opierała się na dwóch wspólnikach. Może byś się wziął do roboty. I później trochę rotującego, mniej lub bardziej zespołu, teraz już od dłuższego czasu, powiedział taka stała drużyna, którą serdecznie pozdrawiam. Całe to prowadzenie firmy i cała ta otoczka związana z prowadzeniem działalności gospodarczej było mi kompletnie niepotrzebne. Taka, powiedział, marginalna kwestia, która mi tylko i wyłącznie przeszkadzała w tym, żeby wykonywać swoje zadania, żeby realizować zlecenia, żeby chodzić do sądu, żeby skarżyć, żeby wygrywać, żeby przegrywać, cokolwiek. To mi przeszkadzało, więc jaki jest wtedy ze mnie przedsiębiorca? Dzisiaj już trochę inaczej na to patrzę i uważam, że adwokaci powinni mieć możliwość wykonywania swoich zadań, czy też wykonywania swojego zawodu nawet w stosunku pracy. Czasy się zupełnie zmieniły, nie potrzebujemy już zdefiniowanej takiej wolności, jak to kiedyś wyglądało, no rzeczywiście może jakoś tam systemowo, szczególnie, że mamy jakieś tam reminiscencje PRL-u, że wtedy trzeba było to mocno akcentować. Wydaje mi się, że ja w tym zakresie nawet byłem swego czasu takim fundamentalistą. To, że właśnie wiedziony byłem takim swoim wewnętrznym poczuciem, że wolność i niezależność jest najważniejsza, więc uważałem, że absolutnie wykonywanie zawodu adwokata tylko i wyłącznie na zasadzie działalności gospodarczej. Nikt nam nie będzie generalnie mówił, co mamy robić, jak mamy robić. No, tak jakby się zastanowić w praktyce, to każdy nam mówi, co mamy robić i jak mamy robić. Korzystając z dobrodziejstw i dorobku takiej, bym powiedział, literatury biznesowej, kompletny klasyk. Przepraszam was, ale no, jako prawnik odkrywam te nowe wody. Pewnie wielu z was już czytało, ale ja mimo wszystko... Co prawda zdarzyło się to już kilka miesięcy temu, natomiast duże objawienie dla mnie. Tak, książka Michaela Gerbera, Mit przedsiębiorczości, świetna, krótka propozycja, bardzo dobrze napisana, bardziej taka historia, która ma uzmysłowić pewne zasady. I jedno z najważniejszych przesłań tej książki to jest to, że my jako przedsiębiorcy skupiamy w sobie tak naprawdę trzy osoby. Mamy właśnie tego, właśnie to trochę źle zabrzmi, ale jest coś takiego jak właśnie przedsiębiorca, menadżer i specjalista. Przedsiębiorca to facet od nadawania kierunku i wizji. Menadżer to ktoś, kto spina całą tą działalność, pilnuje porządku, jakichś tam procesów. I specjalista, czyli siedzi w okopach i walczy na froncie i wytwarza, prawda, towar czy produkt, który oferujemy. Myślę, że ta książka to taki elementarz, który powinien być wręczany każdej osobie, która wpisze się do CEDIG-u. Prawnicy mają duży problem z delegowaniem zadań i mikrozarządzanie znowu jest wpisane gdzieś tam w te nasze DNA. Trzeba sobie poradzić z tym, moim zdaniem, złym przekonaniem, bo jest ono bardzo mocno ograniczające. Jeżeli całe życie będziemy uważali, że tylko i my, wyłącznie my zrobimy coś najlepiej, jeżeli tylko i wyłącznie dzięki nam te sprawy będą wygrywane, to tak naprawdę nigdy nie osiągniemy jakiejś większej skali poza to, czym możemy się zająć swoimi własnymi rękami. I dzięki temu nauczyłem się też, że młodsi prawnicy, z którymi pracuję, mogą stanowić bardzo istotne wsparcie w mojej działalności. Nasi młodsi koledzy mogą nas albo wspomóc i rzeczywiście w niektórych przypadkach już tak na tyle dobrze wykonać zadanie, żeby wyręczyć. Nikt do tego pozwu, odszkodowanie. Na jutro też radę? Też radę. Dzięki.
a jeżeli nie, to zrobić bardzo dobre przedpole do tego, żebyśmy mogli po prostu tylko wejść, doprawić po swojemu. Ja rzeczywiście spotykałem na swojej drodze, nawet jak byłem młodszym prawnikiem, doświadczonych prawników, którzy mi coś tam zlecali do zrobienia, którzy bardzo, ale to bardzo niechętnie chcieli oddawać kwestie pisania różnych rzeczy sobie, ponieważ uważali, że tylko oni są w stanie to zrobić najlepiej i że jak tylko im jakiś aplikant będzie to robił, to oni i tak będą musieli usiąść i od początku wszystko do końca napisać. Dobra, Stefan, pisz zarzuty. Jaki pierwszy zarzut? 233. Dobra, w związku z czym? 232. W związku z czym? W związku z 6. W związku z czym? Dobra. Sam to napiszę. Idź, uciekaj z tym. No i tutaj może sugerowałbym jakieś zwinne podejście do tematu, czyli od czasu do czasu zajrzenie i zobaczenie, jak sobie ten aplikant radzi, a nie czekanie do ostatniego dnia i... O, jest. Czuję, że te słowa będą im nie ścigały. Adwokaci, czy też generalnie prawnicy posługują się często takimi wzniosłymi hasłami, prawda, najwyższej staranności o interes klienta ponad wszystkim. Okej, okay, tylko że no, w tych hasłach w zasadzie można się troszeczkę pogubić. Jeżeli się weźmie pod uwagę swój wrodzony perfekcjonizm, który jest chorobą toczącą tę grupę zawodową, jaką są prawnicy, to w efekcie mamy takiego, bym powiedział, bardzo mocno spiętego swoimi zadaniami mecenasa, który ostatecznie nie jest w najbardziej optymalnej formie do tego, żeby świadczyć swoje usługi. Tak z lekka podsumowując, jeżeli jesteś formalnie przedsiębiorcą, to bardzo zachęcam do zapoznania się z tą książką. Jeżeli jesteś ciągle w jakiejś pogoni, jeżeli jesteś ciągle zmęczony, jesteś ciągle zestresowany, ciągle się martwisz o sprawy swoich klientów na wakacjach, potrzebujesz tydzień, żeby w ogóle wyłączyć myślenie o tym, co się dzieje w firmie. Jeżeli wszystko wolisz robić sam, ciągle jesteś w niedoczasie i ciągle przy czymś musisz dłubać w firmie, to polecam. Obniża ciśnienie i nie dość, że dla umysłu, dla psychy, to i dla ciała dobre. Wiem teraz, że ścieżka, którą intuicyjnie wybrałem, nie była ścieżką, która mnie wiodła do tego, co chcę, czyli do tego, żeby moja firma się rozrastała. Paradoksalnie, im więcej pracy wkładałem w robotę dla klienta, no oczywiście, wiadomo, no wynagrodzenie wpadało, ale sama firma się w tym czasie no nie rozwija najszybciej, powiedział. Żeby firma się rozrastała, a przy tym pewnie też zysk, no bo taki jest cel prowadzenia działalności gospodarczej, bo oczywiście poza ambicjami. Trzeba jak najszybciej nauczyć się standaryzowania, wdrażania procesów, delegowania zadań. Te wszystkie rzeczy, które w sercu każdego freelancera to grzech, okazuje się, że grzechem nie są, że są działaniem pożądanym, działaniem, które właśnie takiego specjalistę przybliży, z ambicjami do bycia przedsiębiorcą, przybliży do tego celu, do którego wydaje mu się przynajmniej, że zmierza. Są oczywiście problemy, które trzeba jakoś zaadresować i nie jest tak, że pięknie teraz tutaj mamy nową wizję i będziemy działać według super jakiejś tam wymyślonej teorii, bardzo popularnym podręczniku biznesowym. Po pierwsze, klienci obdarzają zaufaniem konkretnego prawnika, więc jeżeli klient zaufa mi, to nie będzie do końca szczęśliwy, jeżeli ja będę wysyłał później do wykonywania wszystkich zadań jakichś swoich młodszych kolegów, czy też innych prawników, których tamten klient w ogóle nie zna. Zaufanie jest bardzo, bardzo ważną więzią, więc dobrze jest dbać o to, żeby klienta nie zaskakiwać naszymi nowymi, świeżymi pomysłami co do delegowania zadań. Druga rzecz to, żeby znaleźć dobrych specjalistów, którzy będą wykonywali te zadania, które będziemy chcieli wydelegować, wbrew znowu teoriom, nie możemy do końca sobie pozwolić na to, żeby zatrudniać jakby najmniej wykwalifikowane osoby. Akurat no, branża prawnicza, też inne, powiedział, takie konsultingowe biznesy opierają się raczej na osobach, które no, muszą się cechować jakimś tam doświadczeniem dobrym w różnych rzeczach, więc nie do końca będzie to mile widziane, jeżeli będziemy się posługiwali jakimiś tam osobami o bardzo niskich kwalifikacjach, bo to praktycznie nie wyjdzie. Dlatego uważam, że mikrozarządzanie to w zasadzie skazywanie się na ciągłą gonitwę i powtarzanie tych samych czynności, wydłużanie terminów. Trzeba umieć w końcu odpuścić. Jeżeli nie będziemy skłonni do tego, żeby dzielić się naszymi zadaniami i żeby dawać sobie miejsce na nowe aktywności, takie, które są bardziej właśnie zbliżone do osoby prowadzącej przedsiębiorstwo, to wtedy skazujemy się tak naprawdę na wizję pod hasłem wszystko zrobię najlepiej, tak? Od tego hasła już w zasadzie jest bardzo blisko do tego, że wszystko jest na mojej głowie. Sam to napiszę. Uciekaj z tym. Herbaty mi zrób. Jakiej? Czarny.
Nie, czerwony. Okej. Dobra, sam sobie zrobię. W tej pozornej skardze oczywiście kryje się ukryta przechwałka i chyba wszyscy wiedzą, o co chodzi. No i kto z nas nie jest łasy na komplementy? No nikt jak prawnicy po prostu nie czeka na to, aż sąd w jakimś tam uzasadnieniu czy w ustnych motywach powie: tak, tutaj kompletnie podzielamy twierdzenia pana mecenasa, tak świetnie opisali to wszystko. Na to wielu specjalistów czeka jak na prezenty w święta Bożego Narodzenia. Jeżeli sąd na przykład, ten sam sąd, który tak często krytykujemy, w jakiś sposób pochlebnie wyrazi się o naszych koncepcjach prezentowanych przez cały tok procesu i wyraźnie powie, że prawnik tutaj miał rację, że to wszystko właśnie tak powinno wyglądać, jeżeli ten sąd się kompletnie zgodzi, to taki pełnomocnik po prostu wylatuje z tego sądu jak zakochany kundel. Czuje się po prostu motyle w brzuchu jak na pierwszej randce. Więc jeżeli ktoś czeka na to, żeby ktoś pochwalił jego pracę, to pod którą się podpisuje, to nie dziwne, że chce mieć pełną kontrolę, jak ta praca będzie wyglądała. Jeżeli na tym nam zależy, to ja już jestem w miejscu, w którym wolałbym robić miejsce dla swojej drużyny. Zdecydowanie lepiej bym się czuł, gdyby moi podopieczni tak osiągali dobre wyniki. To będzie moja pochwała, że być może udało mi się wychować jakieś tam młodsze pokolenie, które sobie będzie dobrze radziło. To wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, ale jest jeszcze jedna rzecz, którą wam muszę pokazać, bo dzisiaj nagrywam. Dlaczego się tak ładnie ubrałem? Ubrałem się tak ładnie, bo dzisiaj są moje urodziny. Dzięki. Ale to, co idzie na tego vloga, to, co tutaj się będzie działo, muszę wam to dzisiaj pokazać. Radzę wam nie wychodzić z domu w najbliższym czasie.